Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Jacek Magiera, trener Śląska Wrocław. Trener, który czy obawia się, że padnie ofiarą sukcesu z jesieni? Dzień dobry, nie obawiam się, że, że padnę ofiarą z jesieni, bo gdyby ktoś mi powiedział, czy chciałbym jeszcze raz przeżyć taką jesień, to powiem tak, niezależnie od tego, jak się ten sezon zakończy. Dzisiaj rzeczywiście jesteśmy na drugim miejscu w tabeli, bo rozmawiamy po 25 kolejce spotkań. Jak się zakończy sezon, zobaczymy. Cały czas mamy szansę na to, aby zająć miejsce numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5, numer 6. A i tak każde to miejsce, o którym przed chwilą wspomniałem, jest o dużo lepsze niż to, co zakładaliśmy przed sezonem, bo przed rozpoczęciem sezonu celem drużyny Śląska Wrocław na sezon 2023-2024 było miejsce w górnej części tabeli, a ten minimalne miejsce uznaliśmy jako dziesiąte, także, także nie patrzę na to w ten sposób, że mogę paść ofiarą, chociaż podejrzewam, że i patrząc na to, jak, jak niektóre osoby reagują na ten wynik dziś, gdzie ostatnie spotkanie z Puszczą Niepołomnicę przegraliśmy, przepraszam, zremisowaliśmy 0-0, Uznają, uznają to już za oznak niezadowolenia, i te takie głosy do mnie, do mnie gdzieś tam docierały w ostatnich dniach. Natomiast staram się być gruboskórny, odrzucać całkowicie te wszystkie osoby, które w ten sposób myślą, nie pamiętając o tym, gdzie jeszcze niedawno był, był Śląsk, w jakim miejscu sportowym, jak obejmowałem tą drużynę 21 kwietnia 2023 roku, gdzie był jedną nogą w pierwszej. Lidze, utrzymanie spowodowało to, że daliśmy kolejny rok szansy grania na najwyższym poziomie rozgrywkowym w elicie piłki nożnej. Daliśmy szansę na to, aby ten klub odbudować i tak też zrobiliśmy, bo to, co się wydarzyło do dziś, to, co zrobiła drużyna, to, co zrobił sztab, to, co zrobili ludzie, którzy zarządzają klubem, jest rzeczą wspaniałą, bo z klubu, na który nikt nie chciał przychodzić, nikt nie chciał inwestować, nikt nie chciał na ten zespół patrzeć, zrobiliśmy drużynę walczącą o Mistrzostwo Polski, walczącą o Europejskie Puchary. Zrobiliśmy stadion, gdzie średnia widzów jest druga w Ekstraklasie, ponad 23 tysiące kibiców. Zrobiliście modę na Śląsk. Zrobiliśmy modę na Śląsk, też zrobiliśmy modę na piłkarzy Śląska, bo, bo wielu z zawodników jest obserwowanych przez skautów. Mamy mnóstwo lóż zapełnionych właśnie ludźmi, którzy tych piłkarzy chcą oglądać i widzą, widzą u siebie, także uważam, że ten rok jest wielkim sukcesem tego klubu, tego miasta i, i ja do tego tak, tak podchodzę i nie zmieni tutaj żadna, żadna lokata na koniec sezonu tego, co, co dokonaliśmy. Ale chciałbyś zbudować taką świadomość w oczach kibiców Śląska, że niezależnie od tego, czy wy zajmiecie trzecie, drugie, pierwsze czy czwarte miejsce, to ty jako trener Pomogłeś de facto temu klubowi zyskać miliony i w krótkiej i w dłuższej perspektywie, w krótkiej poprzez frekwencję, a w dłuższej poprzez zbudowanie potencjału sprzedażowego poszczególnych piłkarzy, którzy albo ten potencjał mieli niewielki, albo nie mieli go w ogóle? Tak, w stu procentach tak mogę powiedzieć, że, że to jest to, co dałem jako, jako osoba odpowiedzialna za za drużynę, że, że ten klub jest dzisiaj w tym miejscu, w którym jest. Wypracowaliśmy model pracy, standard pracy, który spowodował to, że do Śląska chcą przychodzić i inwestorzy, do Śląska chcą przychodzić też piłkarze, którzy widzą siebie w tym, w tym zespole. I tutaj z pełną odpowiedzialnością uważam, że, że to jest początek. Ja często powtarzam, że chciałbym w długim wymiarze czasu pracować. To są lata 3, 4, 5. Wtedy można pewne rzeczy wprowadzać, pewne rzeczy. Y Zmieniać, rozwijać. Ja dzisiaj na wynik patrzę tu i teraz, no bo tak w sporcie zawodowym to wygląda. Nie możesz powiedzieć, że za pięć lat osiągniesz sukces, nie patrząc na to, co masz w ogródku dzisiaj. Dzisiaj małymi krokami chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, że klub jest stabilny, że klub jest tym zespołem, drużyna jest tym zespołem, która, która jest zakotwiczona w tej górnej części tabeli i na tej podstawie buduje, co będzie dalej. Także myślę, że to zrobiliśmy I, i, i dzisiaj jest to kontynuacja tego wszystkiego, co zaczęliśmy rok temu. Ja wcale nie musiałem zostawać. Ja wyjeżdżając z Wrocławia po sezonie poprzednim, byłem spakowany. Co prawda za dużo rzeczy we Wrocławiu nie miałem, bo przyjechałem tylko na miesiąc, ale była taka umowa między mną a obecnym Ówczesnym wtedy prezesem, że niezależnie od tego, jak się ten sezon zakończy, ja kończę współpracę ze Śląskiem Wrocław. Natomiast po sezonie spotkaliśmy się na, na stacji benzynowej z prezesem pomiędzy Warszawą a inaczej, Wrocławem a, a, a Warszawą. I tam też po takim krótkim, telefonicznym, telefonicznej rozmowie z prezydentem miasta zdecydowałem się na to, że ten projekt będziemy kontynuować. Dostałem większą odpowiedzialność, jeżeli chodzi o prowadzenie zespołu. Na więcej rzeczy miałem wpływ. Byłem tą osobą i jestem tą osobą, która mogła dobierać sobie współpracowników niezależnie od tego, kto w tym klubie był i kto miałby ewentualnie trafić, także można powiedzieć, że po części byłem niezależny w podejmowaniu decyzji, i to był, to był, to był podstawowy warunek tego, aby móc kontynuować Ale pracę we Wrocławiu. Dlaczego na stacji benzynowej? No bo to jest jakieś kuriozalne miejsce, żeby zapadały tak strategiczne decyzje. Po ja prostu, prostu już wracałeś w kierunku Warszawy z taką myślą, dobra, projekt śląski jest zakończony i pojawiły się po prostu telefony, które trochę zawróciły ci w głowie? Ja tak to interpretuję. Nie, 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 nie. Wszystko było bardzo dynamiczne. Graliśmy ostatni mecz w Warszawie na Legii. Tam utrzymaliśmy się w ekstraklasie. Wróciliśmy do Wrocławia. Ja miałem... Mieszkanie wynajęte do, do końca maja to był jeden z ostatnich dni, dni maja. Następnego dnia po powrocie z Warszawy do Wrocławia, kiedy się spakowałem, była gala ekstraklasy. I jadąc na tą galę ekstraklasy, po prostu prezes, który był wtedy odpowiedzialny za klub, wracał też ze spotkania ekstraklasy. I spotkaliśmy się na, na stacji benzynowej, gdzie, gdzie rozmawialiśmy na temat dalszej współpracy chęci współpracy. Ja tą chęć wtedy wyraziłem. Następnie poczyniliśmy spotkania w ratuszu z prezydentem miasta, z ludźmi zarządzającymi, jak to ma wyglądać, na jakiej zasadzie. Ja nie wyobrażałem sobie sytuacji takiej, aby po prostu nie mieć wpływu na, na wiele kwestii. Albo biorę za coś odpowiedzialność, albo po prostu nie ma, nie ma sensu na to, aby, aby się w to, w to bawić. Ustaliliśmy pewne, pewne zadania, które trzeba zrobić na, na dzień dobry. Wtedy drużyna była bez dyrektora sportowego. Dopiero po moim podpisaniu kontraktu spotkałem się też z Dawidem Baldą w Chorzowie zresztą, czyli te, te, te wszystkie rzeczy były, były, odbywały się poza Wrocławiem. Tam rozmawialiśmy 3-4 godziny na temat tego, jak ma wyglądać klub, jaka jest filozofia jego pracy, mojej pracy, na co zwracam uwagę, co chcę, czego, czego oczekuję od, od niego. I dopiero po tym naszym spotkaniu podaliśmy sobie ręce i, i ustaliliśmy, że wspólnie w ten projekt wejdziemy, informując, ratusz, informując prezydenta, informując. Prezesa, prezesa klubu, że, że chcemy razem ten projekt prowadzić. Ale ostatecznie o, ostatecznie można powiedzieć, że na razie doszło do sukcesu. Natomiast Dawid Balda w pewnym momencie chyba trochę zachłysnął się tym sukcesem. Co trochę nie do końca koresponduje mi nawet z Twoim charakterem, bo ty, niezależnie od tego, co działo się w Twojej karierze piłkarza czy to trenera, zawsze sprawiałeś wrażenie człowieka bardzo twardo stąpającego po ziemi. Dawid Balda wręcz przeciwnie, to znaczy pojawił się pierwszy sukces i mocno na tym wszystkim się rozochocił. Co pojawiło się w Twojej głowie, kiedy przeczytałeś różne nagłówki, różne tytuły wypowiedzi Dawida Baldy a propos, mm, powiedzmy, zmiany celów Śląska Wrocław na ten sezon? Znaczy na pewno na, na, na Dzień Dobry, jak tu to przeczytałem, to, to na początku, jeżeli to była mm -hmm. jedna informacja, dwie, nie, nie przywiązywałem do tego wagi. Natomiast w momencie, kiedy tych artykułów zaczęło się pojawiać coraz więcej, został cytowany, gdzieś te jego zdania zostały wyrwane z kontekstu, były tylko nagłówki, zaczął mnie to irytować, denerwować, bo widziałem, że to ma wpływ na, na drużynę. Że drużyna zaczyna o tym rozmawiać, że nie idziemy już tym kierunkiem obranym na początku, że liczy się najbliższy mecz. Wygramy ten mecz, Wygramy następny, zremisujemy następny, wygramy. Gdzie nas to zaprowadzi, zobaczymy. Nagle pojawiły się cele, nagle pojawiły się informacje, że, że medal to jest brak medalu, to będzie porażka klubu. Na jakiej podstawie tak mówimy? Zareagowałem spokojnie. Rozmawiałem z Dawidem na ten temat. Różnica między nami jest 16 lat. To jest bardzo dużo. Przez 16 lat tyle się wydarzy w życiu Dawida, że, że na pewno na pewne kwestie będzie patrzył zupełnie inaczej za. Za chwilę. Trochę musiałeś do niego podejść, jak do młodego piłkarza? Też musiałem podejść. Natomiast Dawid jest bardzo pozytywną postacią. Uważam, że to jest kandydat na świetnego dyrektora sportowego. Nasze relacje, nasza współpraca, uważam, że do dziś wygląda, wygląda dobrze. Mówimy sobie prawdę, nic przed sobą nie, nie ukrywamy. E Dawid też ma taki amerykański sposób bycia uśmiechnięty, rozpięta koszula, luz, świetnie mówi w kilku językach. Bardzo dobrze porusza się wśród menadżerów, bardzo dobrze się porusza wśród tych wszystkich gali, gdzie, gdzie, gdzie można rozmawiać na, na wiele tematów. Natomiast ja go będę, będę oceniał i rozliczał za, przede wszystkim za, za podejście do drużyny, za, za kompetencje. I uważam, że te kompetencje ma olbrzymie, bardzo wysokie. Także, także tutaj mogę, mogę powiedzieć, że Dawid jest. Kandydatem, bo też nie chcę powiedzieć, że już jest dziś, bo to jest jego pierwsza, można powiedzieć, taka praca od początku sezonu, na świetnego dyrektora, który, który może wprowadzić wiele dobrego do polskiej piłki. A czy topowe polskie kluby? Do takiego wniosku można dojść na początku? Na starcie tej rundy wiosennej, czy wiosnę w ekstraklasie, czy polskie kluby mają problem z presją, że w zasadzie każdy z potentatów, każdy z, ka każdy z kandydatów do tytułu mistrzowskiego gdzieś w którymś momencie się potyka. I kiedy już wydaje się, że na przykład Raków zaskoczył, no to potem kolejna kolejka to weryfikuje. Śląsk Wrocław też nie punktuje na wiosnę tak, jak punktował wcześniej. Pogoń Szczecin, Legia, Lech, wszyscy tak naprawdę mają kłopoty. Z czego to wynika? Czy ta presja związana właśnie z pojawieniem się celu, z taką informacją, o kurczę, poz? zostali się potykają, to my teraz możemy zaatakować, a kiedy my mamy zaatakować, to, to my z kolei mamy ten problem z presją, to faktycznie się pojawia i ty to też widzisz u swoich zawodników, że y, czołowi piłkarze w ekstraklasie nie radzą sobie z tym długofalowym celem? Jest jest to prawda. Kiedy pojawiają się medale, zaczyna się presja. I kiedy odrzucasz od siebie myśl to, że możesz zdobyć medal, osiągnąć sukces, grasz, nie zastanawiasz się. To jak to Natomiast... zrobić, żeby odrzucili tę myśl? Jest to bardzo trudne. Jest to bardzo trudne. Cały czas nad tym pracujemy. To, co powiedziałem, na jesieni nie było żadnego problemu z presją. Mówiliśmy sobie o najbliższym meczu, o wygraniu następnego meczu, cieszymy się tym wszystkim, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj, kiedy mówimy, cieszymy się tym momentem, no to po części z jednej strony się cieszymy, ale z drugiej strony widzimy, że znaczy widzimy, zawodnicy, ludzie, ludzie którzy patrzą w tabelę. E, obserwują, że może nam coś uciec, coś na co pracujemy. Być może zawodnicy Śląska-Wrocław, e, którzy dzisiaj są w kadrze pierwszego zespołu, mają jedyną szansę na to, aby osiągnąć historyczny dla siebie sukces, bo nie powiem tak, że, że każdy następny sezon dla tych zawodników, którzy w tamtym sezonie walczyli o utrzymanie i w ostatnim momencie uratowali ekstraklasę, kolejny sezon będzie taki sam albo jeszcze, jeszcze lepszy. I tak ci piłkarze weszli na, na, na poziom jak dla siebie wcześniej nieosiągalny, bo jakbyśmy sobie mieli wymienić każdego z tych piłkarzy, którzy w tamtym sezonie grała dzisiaj w Śląsku, to powiemy, że zanotował ogromny progres. Rafał Leszczyński, 10 czystych kąt na dzisiaj, topowy bramkarz Ekstraklasy, wybierany do jedenastki kolejki. Petko, świetny transfer, top 3 jeżeli chodzi o, o stoperów. Łukasz Bejger, jeden z lepszych młodzieżowców w polskiej Ekstraklasie, którego podejrzewam, że każdy topowy klub Ekstraklasy widziałby u siebie w zespole. Peter Pokorny, znakomity środkowy pomocnik, też wiem, że, że kluby z top 3 tamtego sezonu widziałyby go u siebie. Na Huel strzela gole. Piotrek samiec Stalar, to już w ogóle jest piłkarzem, który z piekła trafił do nieba. Pięć goli, sześć asyst. Gdzieś tam informacje do, do, do selekcjonera docierają, że... Być może warto na niego, Sam na niego też postawić. Sam go pompuję, no bo taka też jest moja rola, aby tych zawodników wznieść na wyższy poziom. Eric Exposito, tamta runda kapitalna, 14 goli, trzy razy z rzędu wybierane do 11 kolejki, 11 miesiąca. Nie, trzy razy piłkarzem miesiąca został. Także to, to, są, to są fakty i, i, i tego nam nikt nie zabierze. 16 meczów bez porażki to są rzeczy, które we Wrocławiu się nie zdarzały. Często. Dlatego, dlatego uważam, że cieszmy się tym momentem no i zróbmy wszystko, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. A to, co powiedziałem, na, na dzień dobry. Czy zajmiemy pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce? Ja dzisiaj nie wiem. Natomiast nie możemy też popadać. W taką, taką sinusoidę, że, że dzisiaj jest beznadziejnie, że, że ten sezon będzie za chwilę stracony. No, na jakiej podstawie my tak mówimy? No, nie, nie, no ma... oczywiście, trzeba brać pod uwagę punkt wyjścia, ale ilu masz w Śląsku, Wrocław realnie takich liderów, takich kozaków, którzy potrafią dobrze zarządzać właśnie taką sytuacją? Że oni wyjdą na boisko z takim przekonaniem, nie z poczuciem arogancji, ale z takim poczuciem, że ja naprawdę jestem jednym z najlepszych piłkarzy w ekstraklasie i wychodzę tutaj po to, żeby wygrać, a nie po to, żeby się obawiać, że z tyłu głowy mam tabelę ekstraklasy, ci zgubili ci zdobyli punkty i jak w, tej, jak w tych realiach się odnaleźć? I tu masz takich piłkarzy, którzy po prostu potrafią sobie z tym radzić? Zobaczymy w tym decydującym momencie, bo dzisiaj ta, ten zespół się pierwszy raz z czymś takim spotkał. Nie mieliśmy takiej, takiej sytuacji. W tamtym roku to, co powiedziałem, była walka o utrzymanie. Dzisiaj jest walka o medale. Rafał Leszczyński jest stabilny pod względem emocjonalnym, pod względem tego, co robi w ramce, ale to jest chłopak 32-letni, który... Który ma za sobą wiele, wiele doświadczeń piłkarskich. Peter Pokorny, to co powiedziałem, to jest młody chłopak, 2001 rocznik, ale on wszedł z buta w Ekstraklasę i, i tutaj widać po nim ogromną jakość. Niesamowitym mentalem przejawia się Aleks Petkow, reprezentant Bułgarii, który którego można stawać tutaj za wzór profesjonalizmu, podejścia, też takiej mentalności zwycięzcy, gdzie on nie, też nie kalkuluje, on, on robi to, co do niego należy. Ja myślę, że, że, że siłą w zespole jest, jest team, jest, jest drużyna i jest też no, no sztab, który, który wie, czego chce, który, który funkcjonuje na, na odpowiednich zasadach. Relacje, które zbudowaliśmy też, też dają na nadzieję i optymizm do tego, że, że, że zrobimy coś fajnego w tym sezonie. Takim twoim mini albo nawet dużym sukcesem jest zbudowanie takiej wersji Erika Exposito, jakiego oglądamy w ostatnich miesiącach. Jak ty traktujesz w ogóle tego zawodnika? Jak ty do niego podszedłeś praktycznie od samego początku? Bo miałeś świadomość, że to jest trudny gość, że nie będzie łatwo się z nim dogadać i tutaj widzę też taki mocny clash charakterów. Exposito z twoim. No macie zupełnie inną mentalność, zupełnie inne podejścia, jednak ty potrafiłeś do niego trafić, choć oczywiście zdarzałaś, zdarzałaś się sinusoida zdjęcia Erika Exposito i to z brzuszkiem, jak buduje się takiego zawodnika? Jak do niego trafić, też żeby nie stracić szatni? No do każdego zawodnika indywidualnie trzeba podejść. I, i do, Erika, do Erika podchodziłem indywidualnie od pierwszego naszego dnia, za pierwszej kadencji. Potem jej rok nie było, co się działo przez ten rok. Nie chcę się wypowiadać, bo nie wiem, nie mhm. widziałem i, i trudno mi teraz cokolwiek na ten temat powiedzieć. Ale kilka razy też zagrałeś z nim wabank, na przykład Zagrałem. odsuwając go? Zagrałem z nim kilka razy w bank, natomiast to też, były, to też były przemyślane działania. Ja wiedziałem, że to jest chłopak o olbrzymim potencjale. Nie mogę go stracić. Yy, drużyna nie może go stracić. Należy wykorzystać jego, jego potencjał. Rozmawialiśmy wiele razy. Nasze rozmowy wyglądają przedziwnie czasami, bo rozmawiamy w trzech językach. Po angielsku, jak brakuje słowa po angielsku to po hiszpańsku. Ja trochę po hiszpańsku mówię, bo pracując z Jankiem Urbanem Kibowikunem ten język złapałem. Jak brakuje nam słowa angielskiego, hiszpańskiego to mówimy po polsku, bo on bardzo dużo rozumie, także Także w ten sposób ze sobą komunikujemy, ale dogadujemy się. Ja uważam, że Erik ma olbrzymi do mnie szacunek, respekt czuję i, i to widać i to czuć. Liczy się bardzo z moim zdaniem. Po powrocie rok temu do Śląska spotkałem się z nim, powiedziałem mu, co uważam, że powinien zrobić i wprowadzić swoje życie, aby być jeszcze lepszym piłkarzem. On wysłuchał. Wiele rzeczy z tych, o których rozmawialiśmy, wprowadził i potem mieliśmy wersję Erika znakomitą. Dzisiaj trochę się zaciął, to wiemy o tym. Wiosna jest taka, gdzie jeszcze nie strzelił gola. Natomiast jakbyśmy statystyki sobie popatrzyli, jak Erik wyglądał w miesiącach czerwiec, listopad, a jak wygląda w miesiącach styczeń, marzec, to nas to w ogóle nie zdziwi. Wszystkie praktycznie gole, które strzelał, to były miesiące teletnie, to jest południowiec, to jest Hiszpan, gdzie zdecydowanie lepiej się wyspy czuje w słońcu, wyspy kanaryjskie. Tutaj dzisiaj ma za zadanie, bo, 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 bo chcemy tak zrobić, aby się obudzić z tego z tego zimowego snu, nie nie strzelania, nie strzelania goli. Natomiast to cały czas jest ważna postać zespołu. Ja widziałem w nim lidera tego, tego zespołu, zrobiłem go kapitanem, widząc, że ma duże możliwości do tego, aby poprowadzić zespół. A byłeś pewny co do tej decyzji, czy dać mu tę opaskę? Czy to też było takie zagranie w Wabank? Było zagranie w Wabank. Ja byłem... Yy, zespół mógł, przepraszam, zespół mógł potraktować to, yy, że nie, być może niektórzy mogliby uznać, że to nie była sprawiedliwa decyzja, no bo Eric Exposito nie wykazywał się profesjonalizmem po prostu jako piłkarz Śląsku, a inni wykazywali się. Uważam, że większość ludzi w ogóle negowała tą decyzję, bo też i czytałem i słuchałem ekspertów różnych, że, że to jest mój błąd. Że daję opaskę kapitana exposito osobie, która wcześniej zrobiła to, tamto, owanto i, i, i nie jest na to, na to gotowa. Natomiast ja po tym, jak obserwowałem Erika w trudnych momentach, w dobrych momentach, na treningu, poza treningiem, to w jaki sposób funkcjonuje i jaki może mieć wpływ, nie jaki ma, ale jaki może mieć wpływ na, na zespół po wprowadzeniu w swoje życie tych spraw, o których z nim w cztery oczy. Rozmawiałem, uznałem, że to jest najlepszy kandydat, i ja tutaj nie mam nic do stracenia, tylko do zyskania, i okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo, bo e, ostatnie miesiące no, pokazały, że. Że to jest chłopak, który dużo pomógł zespołowi. Był taki moment przed meczem w Szczecinie w sierpniu, kiedy zamykało się okienko transferowe, gdzie on praktycznie jedną nogą już był transferowany. Natomiast wtedy zapadła kluczowa decyzja to, o której mówiłem że być może dwa lata temu by mi sprzedano takiego zawodnika, nawet nie pytając mnie o zdanie. Teraz mieliśmy trzygodzinne spotkanie między 21 a, a północą w hotelu połączeni przez y, różnego rodzaju komunikatory, gdzie był y, człowiek z ratusza miasta, współpracownik prezydenta, gdzie był y, prezes, dyrektor zarządzający i rozmawialiśmy na temat y, szans i zagrożeń takiej, takiej sprzedaży i wtedy postawiłem y, informację jasno, że, że na dziś Śląsk Wrocław nie jest gotowy sportowo na sprzedaż takiego piłkarza jak Exposito. Możemy wybrać, możemy go sprzedać, ale jesteśmy wtedy. Rewidujemy cele. Rewidujemy cele i gramy nie, nie o miejsce dziesiąte, tak jak to było powiedziane przed sezonem, tylko o rozpaczliwe utrzymanie Śląska w ekstraklasie. I takim ruchem spowodowaliśmy to, że dzisiaj Śląsk jest na miejscu czołowym w ekstraklasie. Z tego transferu, który miałby się odbyć, pieniądze, które klub zdobędzie. Za miejsce w tabeli spokojnie załatamy dziurę budżetową, jeżeli taka by miała powstać w momencie braku sprzedaży ekspozyto czy odejścia go w czerwcu za darmo, bo najprawdopodobniej, trzeba tu jasno powiedzieć, Erik po sezonie będzie wolnym zawodnikiem i ze Śląska odejdzie do innego klubu. Macie w ogóle klubu. jakiekolwiek narzędzia, żeby go zatrzymać? Dostał propozycję kontraktu, która została wstrzymana przez niego. Innej propozycji lepszej na pewno na pewno nie dostanie z naszej strony, bo też sobie trzeba powiedzieć, że budżet nie jest z gumy i też nie możemy wywindować nie wiadomo jak listy płac, aby mieć potem problemy z płynnością finansową. Tego nie chcemy. Na to też nie stać klubu. Na to też ja jako jako człowiek będący w szatni nie wyrażam zgody, żebyśmy w ten sposób robili. Jeżeli odejdzie, będziemy szukać na jego pozycję innego, innego piłkarza, natomiast Elikowi będziemy życzyć powodzenia. Ja bym chciał, żeby on odszedł z Wrocławia jako król Wrocławia, czyli jako zdobywca korony króla strzelców indywidualnie, na co ma ogromne szanse. No i też, aby odszedł jako ta osoba, która po pięciu latach zdobyła coś wielkiego dla Śląska. Zdobycie coś wielkiego dla Śląska to są europejskie puchary. Które już raz mieliśmy za mojej pierwszej kadencji we Wrocławiu, ale to jest coś, co, co na pewno pozwoli jeszcze wejść na wyższy poziom klubowi, mimo że to będzie bardzo trudny moment dla, dla całego środowiska wrocławskiego, bo okay. będzie trzeba rzeczywiście pewne rzeczy jeszcze bardziej rozwinąć w klubie niż są dzisiaj robione. Ty kiedyś powiedziałeś w jednym z wywiadów, albo nawet w wielu wywiadach, że najważniejsze dla piłkarza to jest móc bawić się po czterdziestce. Nie żeby bawić się w trakcie kariery, tylko żeby zbudować sobie taką pozycję finansową, niezależność, żeby później żyć sobie tak, jak człowiek chce. Ty masz taki etap w życiu teraz, że czujesz, że ty się tym bawisz, że cała ta praca daje ci po prostu fan. Bo jak patrzę na wielu czołowych polskich trenerów, pewnie doskonale wiesz, kogo mam na myśli, to ja mam wrażenie, że często czują się osaczeni, nawet w sytuacjach, kiedy osaczani nie są i że nie mają z tego grama fanu. I to jest przykre, że tak jest, bo rzeczywiście piłka ma być rozrywką. Natomiast ja dzisiaj obserwuję świat, że jest jeden wielki hałas. Nie mylić z chaosem, bo chaos można kontrolować. Natomiast hałas, nie do końca, ten hałas jest wszędzie. Włączysz telewizor, jest hałas, krzyczą. Politycy, eksperci, dziennikarze każdy krzyczy ludzie. Włączysz internet, y, social media, y, prześcigają się ludzie w ocenie, prześcigają się ludzie w analizie, prześcigają się ludzie w tym, co kto więcej powie kontrowersyjnego i o kim. Ja ostatnio czytałem jeden artykuł o naszym jednym zawodniku, nie będę celowo mówił nazwiska, ale tam było pięć opinii i każdy się prześcigał w jeszcze większym krytykowaniu tego zawodnika, żeby, nie wiem, było więcej klików i tak dalej, i tak dalej. No, to jest trudne. To jest trudne zapanować nad tym, nad tym całym chaosem, e, hałasem, e, który, który jest. Nie ma spokoju, nie ma. Odnoszę wrażenie, że, że dzisiaj każdy chce być kontrowersyjny, odnoszę wrażenie, że dzisiaj każdy chce zwrócić na siebie uwagę. Te, te, te wszystkie social media są fajne, ale, ale wyprodukowały celowo mówię, wyprodukowały. Tylu, tylu ekspertów i tylu ludzi, którzy w normalnym świecie kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu nie miałyby bytu, aby, aby cokolwiek wielkiego powiedzieć. Ja kiedyś idąc sobie taką moją, nie powiem, że pielgrzymkę, ale takie moje wyjście z domu na cały dzień, gdzie, gdzie nie używam telefonu, gdzie nie używam yy, samochodu i tak idąc, biorąc książkę, przeczytałem w jednej z książek, że dzisiaj... Idziesz i czytasz książkę, tak? No siadam sobie, na przykład idę tam 5 kilometrów, siadam na ławce, czytam, mhm. poczytam 15 minut, idę dalej. I przeczytałem to był artykuł, to nie była książka, że dziś w ciągu jednego dnia dostajemy więcej bodźców zewnętrznych, więcej informacji niż w XIX wieku. Przez cały rok ludzie dostawali. Mhm. I my dzisiaj tak żyjemy. My dzisiaj żyjemy od, od ściany do ściany, od tego, co kto głupszego powie, i my tym żyjemy i powtarzamy często te, te banały, które gdzieś tam są wrzucone w przestrzeń publiczną, i często niestety też tak działają, i trenerzy. Co Ale widzisz, to tak że dzia... trenerzy też są przebojcowani. No są, dlatego mówię. Często tak działają, bo zaczynają w ten sposób mówić, zaczynają być nerwowi, zaczynają tracić grunt pod nogami. A to jest cienka granica. A ty miałeś takie sytuacje, kiedy czułeś, że tracisz grunt pod nogami? Miałem, oczywiście. Yy... Ja, ja powiedziałem ten rok czasu, który zostałem zwolniony za pierwszej kadencji w śląsku w Wrocław, uważam za, za wybitny czas dla mnie dla, dla, dla mojego rozwoju, bo więcej rzeczy naprawdę mam w dupie. Nie przejmuję się opiniami, nie przejmuję się tym, co kto powie, staram się żyć i, i, i dzisiaj, dzisiaj A nie. Przejmowałem się wcześniej? Przejmowałem się wszystkim każdą informacją, każdym meczem, każdym zagraniem. Brałem do siebie to, że ktoś źle kopnął. Brałem do siebie to, że. Że ktoś gdzieś poszedł na jakąś imprezę, a ja mu powiedziałem, że na tą imprezę nie powinien iść, bo jest następnego dnia coś do zrobienia. Także takimi rzeczami atakami z różnych stron, ludzi, którzy nie mieli o tym zielonego, zielonego pojęcia, co się dzieje wewnątrz, jak, jak, do, jak do wielu spraw się podchodzi. Także takich sytuacji miałem. Dzisiaj. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj staram się do tego podchodzić z większym uśmiechem. Jest czasami trudno, bo to co powiedziałem, piłka ma być rozrywka. No nie zawsze tak jest. Jest, jest ogromna presja. Jesteś poddawany cały czas krytyce, opinii różnych ludzi. Często też po dwóch, trzech, pięciu, sześciu piwach, którzy siedzą na VIP-ie i krzyczą coś do ciebie z trybun. No bo to tak, tak wygląda. Ja też po meczu chyba z pogonią byliśmy na pierwszym miejscu w tabeli. i Szedłem. Na VIP-ie i na Śląsku, i trzech podmielonych, y, jakichś tam ludzi, rzuca do mnie tekst: Zacznijcie grać, bo wstyd przynosicie Śląskowi. No to człowiek tak y, patrzy na to, no, zastanawia się, no o co tutaj w tym wszystkim chodzi, nie? że stracimy. Ale jak, jak zbudować sobie taki charakter? Taką mentalność, żeby się nie zastanawiać. Myślę, że to też i czas, i wiek, i doświadczenie. Ja, ja uważam, że jestem osobą o dużych kompetencjach pod każdym względem i pedagogicznych, i psychologicznych, i to, co przeżyłem jako zawodnik. A sam jesteś kom... dla siebie psychologiem, czy na przykład korzystałeś z takiej pomocy? Nie, sam jestem dla siebie psychologiem. Sam jestem. Bo piłkarze często mówią o współpracy z psychologiem na przykład, czy z jakimś coachem, a trenerzy rzadko i ciekaw jestem właśnie jak to wygląda w tym środowisku. Nie mam żadnego psychologa, nie miałem psychologa, z którym współpracowałem na, na bieżąco. To czego się nauczyłem, to co wypracowałem, to jak mnie życie doświadczyło, wystarcza mi do tego, aby móc podejmować decyzje, aby też móc wejść w tą psychologię, a ja myślę, że mam taki dar. I to wiele osób powie. Ja z Ewą Moroch, która jest psychologiem Śląska-Wrocław, siadamy sobie bardzo często w klubie i rozmawiamy na, na, na różne tematy. I ona mówi swoje doświadczenia ze współpracy z młodymi ludźmi, z trenerami. Ja mówię swoje. No i mamy podobne spojrzenie na to, także to jest, to jest na pewno, na pewno dobre. Natomiast. Nie, nie potrzebowałem nigdy takiej osoby, która gdzieś miałaby duży wpływ na mnie pod tym względem. To jest taka cienka granica, na ile trener powinien śledzić to, co się mówi, a, a na ile powinien od tego się odcinać. No bo z jednej strony. Dobrze jest wiedzieć jakie są nastroje kibiców, jakie są nastroje ogólnie w opinii publicznej, wśród dziennikarzy i tak dalej, ale też śledzić to na tyle, żeby nie przeboćcować, żeby nie przyjmować wszystkich tych programów na przykład na temat Ekstraklasy, więc gdzie leży tak naprawdę ta granica i czy ty, jeśli masz teraz taki dzień, mamy przerwę reprezentacyjną, dzień meczu z Estonią, to ty Śledzisz te wszystkie informacje, które pojawiają się na temat Śląska, programy na temat ekstraklasy, czy Exposito coś powiedział, czy ktoś tam, czy partnerka Mateusza Żukowskiego czegoś tam nie odwaliła i tak dalej. Gdzie jest ta granica? Gdzie trener powinien znaleźć granicę w tym wszystkim? Myślę, że, że trzeba wiedzieć sporo, natomiast nie można też być detektywem i, i wszystkiego śledzić, wszystko czytać. Był moment taki, gdzie zaglądałem sporo, czytałem. Natomiast dla mnie taką odskocznią jest rodzina. Są dzieci, jest żona. Jest też taki dzień, który, o którym Ci wspomniałem przed chwilą, gdzie sobie idę po prostu. Wychodzę z domu, idę. 10 km, 15-20. Czasami brałem tu Masz jakieś trasy ulubione? Nie, bo to i było w Warszawie, i to było pod Warszawą, i to było w Karpaczu, i to było Sobudka, to jest niedaleko niedaleko Wrocławia. też czasami wsiadałem w auto. Jak miałem ten dzień wolny, a nie było rodziny, przykładowo ze mną, bo była w Warszawie, gdzie zostawiałem to auto w jednym miejscu i szedłem. Wychodziłem o 10 rano, wracałem o 19.20 do tego samochodu. To, co powiedziałem, całkowicie wyłączony z telefonu, w inny, innych rzeczy, to był dla mnie taki relaks, takie wejście w głąb przyrody. Wtedy słyszałem ptaki, wtedy słyszałem. Zwierzęta, wtedy mogłem obserwować to, co jest piękne, szum jakiegoś wodospadu, który, czy tam jakiegoś strumyczka, który, który płynie. No, nie dostrzegamy tego. Nie dostrzegamy takich rzeczy, które nas otaczają. Żyjemy w tym hałasie, o którym przed chwilą też wspomniałem, który jest zgubny bardzo, bo, bo tak nie powinno wyglądać, wyglądać życie. I, I myślę, że tutaj. Jeszcze gorzej będzie za chwilę, jak, jak tych informacji będziemy dostawać, jeszcze, jeszcze więcej. Natomiast no, najważniejsza jest równowaga, balans, który się, który się ze sobą ma. A twoi piłkarze radzą sobie z tym? Czy ty każesz im na przykład odcinać się całkowicie od mediów społecznościowych, nie wchodzić na Twittera, Instagrama i tak dalej? Czy jak, w jaki sposób ty prowadzisz na przykład rozmowy z zawodnikami na ten temat? No bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o same rozmowy indywidualne z piłkarzami, to zawsze z tym się kojarzyłeś polskiej piłce. Sporo rozmawiam i też, też często te rozmowy są poza klubem. Też, żeby wyjść z tej strefy. Z partnerkami, też piłkarzy, zapraszają właśnie na takie obiady najwięcej, rodzinne? Najwięcej, najwięcej właśnie dowiaduje się od partnerek. Może teraz sprzedałem swoich informatorów, ale, ale też tak było. To są ludzie, to są ludzie młodzi. To są ludzie, którzy też szukają swojej drogi, którzy szukają wsparcia, którzy. Potrzebują doradzenia, potrzebują słowa, otuchy, słowa też takiego, które im być może otworzy oczy na wiele rzeczy. Natomiast nie zabraniam. Nie zabraniam Instagrama, nie zabraniam Twittera, nie zabraniam Facebooka, bo dzisiaj ten świat jest tak skonstruowany, że, że to też może pomóc. Natomiast trzeba umieć z tego korzystać. Nie każdy potrafi. Niektórzy non-stop na tym siedzą. To nie jest dobre. Oczywiście to nie jest dobre, no ale. No ja nie chcę mówić, jak było za mojego dzieciństwa, bo, bo wiemy doskonale, że to było zupełnie inne życie. Dzisiaj zawodnik po 3-4 meczach wyrzuca buty do, do kosza, bo ma nowe, albo są tak zrobione, żeby wytrzymały tylko kilka spotkań. Ja w swoich pierwszych butach, które. Tatami kupił za ostatnie 100 marek, które miał wtedy w portfelu. Grałem 4 lata i one były o numer za duże. I tak to, tak to wyglądało, także ten świat jest zupełnie, zupełnie inny i wracanie do tego, co ja miałem, nie ma żadnego sensu, bo to już spadło, jak to często powtarzam w szatni. Też o tym trzeba zapomnieć. Trzeba żyć dzisiaj, ale nie można zapominać, kim się jest. Bo ty nie masz łatwej drużyny tak naprawdę do prowadzenia, nawet na podstawie tego kazusu Erika Exposito, czy właśnie wspomnianego Mateusza Żukowskiego. Ja tak się zastanawiam po prostu jak trener, jakikolwiek człowiek, który wychował się w tych czasach, w których ty się wychowałeś, widzi co dzieje się na przykład w kontekście takiego Mateusza Żukowskiego. Dostajesz takie informacje, to myślisz sobie, że żyjesz w jakiejś wirtualnej rzeczywistości? Co to w ogóle jest? Ja nie wiedziałem, że świat dzisiaj tak wygląda, no bo to było jednak jakieś ekstremum. Bo no sam piłkarza bardzo doceniasz i mówiłeś, że ma nawet potencjał na kadrę. Był, było to ekstremum, jest to dla mnie ekstremum. Oczywiście to jest wycinek znowu życia. Wycinek, który się pojawił w sieci w internecie. Jak życie Mateusza wygląda przez i pół godziny w ciągu doby. No tego nie wiemy, tylko wiemy, co, co się działo przez te 3-4 minuty, które zostały wrzucone w, w, tym, w internecie, i na podstawie tego ludzie sobie wyrabiają wyrabiają zdanie na, na temat poszczególnego człowieka. To jest niebezpieczeństwo, to, to, to co powiedziałem. Dzisiaj ludzie się często prześcigają w, we wrzucaniu różnych rzeczy, pokazywaniu jak pięknie żyją, jak, jak są uśmiechnięci. No ich życie naturalne nie wygląda tak. Wiele osób, które wrzuca zdjęcie uśmiechniętego człowieka, zadowolonego, ma, ma tyle problemów i, i jest to gra, która ma pokazać ten idealny świat. Idealny świat nie istnieje. Ja powiem tak, że, że ten internet jest taki, że, że tego idealnego światu tam jest pół procenta całego życia, a reszta to, to mimo wszystko są problemy, to są troski, to są rzeczy związane z codziennym, codziennym życiem. Wielu ludzi gra tych, którzy nie są i Najlepsze, najlepsze przykłady są wtedy, kiedy nowy trener przychodzi do, do, do drużyny i przez pierwszy miesiąc siedząc w szatni widzi znakomity film, bo każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony. Natomiast, Mówiłeś o tym chyba kiedyś w kontekście LEGI? Mówiłem w kontekście LEGI, gdzie, gdzie, gdzie wszyscy ćwiczyli indywidualnie dodatkowo, a po miesiącu zostawały 3-4 osoby, które były zawsze. Także no tak to niestety wygląda. I dla mnie, ja, ja uważam, że yy, naj, najistotniejsze. Słowo, jakie, jakie powinno paść w stosunku do piłkarzy, to jest samodyscyplina. Być jest zdyscyplinowanym tym, co sam robisz. Bo jeżeli masz motywację, motywacja jest zewnętrzna, wewnętrzna, możesz mieć krótką, może cię ktoś zmotywować finansowo, ale to cię, to cię zmotywuje na godzinę, na dwie, na trzy mecze. Natomiast jeżeli, jeżeli będziesz miał w sobie samodyscyplinę, to żadne zewnętrzne bodźce na ciebie nie trafią, bo będziesz wiedział, czego, czego chcesz. I są tacy piłkarze, których mogę postawić za wzór samodyscypliny, Dążenia do sukcesu, bo to co powiedziałem, możesz się bawić do 40 i po 40 zasuwać, pracować, bo nie masz odłożonych pieniędzy, albo możesz swoje życie tak pokierować, że będziesz zapieprzał do 40, a potem się cieszył życiem. To jakie bawił. przykłady dajesz na przykład piłkarzom spośród zawodników, których ty prowadziłeś? No bo tam były historie i sukcesu, i porażki. No dużo jest przykładów. no Sebastian Szymański jest dzisiaj najlepszym przykładem tego, że mały, chudy. Niepozorny zawodnik, ale o wielkim sercu może dojść do, do, do ogromnego sukcesu. Ty dla niego zrobiłeś taki program mentorski z Wadisem, też taka nowatorska metoda, z której pewnie nie wszyscy trenerzy korzystają, że młody piłkarz dostaje po prostu swojego mentora. To jest taka twoja metoda, z której korzystasz we wszystkich klubach, we wszystkich miejscach, czy wtedy to tak zadziałało? Korzystam, kiedy uznaję, że jest to potrzebne. Tak to było z Sebastianem Szymańskim. Tak. Zapytałem Wadisa, który jest z tych młodych zawodników według ciebie jest tym, który może osiągnąć ogromny sukces, który, którego ty jako, jako zawodnik widzisz w szatni, że, że ma potencjał. On mi od razu powiedział, że, że Sebastian Szymański. Ja wtedy powiedziałem do, do Wadisa, że to w takim razie jesteś jego mentorem, odpowiadasz za niego i najpierw ja będę z tobą rozmawiał, jeżeli coś się wydarzy z Sebastianem albo będzie coś nie tak, a dopiero na końcu. Sebastianem. Masz go chronić podczas treningu, masz być jego, można powiedzieć, powiernikiem w każdych trudnych momentach, i tak to, to zadziałało. Ja pamiętam, jak Sebastian szlił pierwszą bramkę w ekstraklasie w meczu Zagłębiem lubieni. On na rękach Wadisa kilka sekund gdzieś tam celebrował swoją radość. To była najlepsza taka oznaka tego, że, że to zadziałało. Natomiast miałem, miałem takich sytuacji dużo. Dzisiaj piłkarzem, którego daję za wzór, jest Jehorma Cenko. Może to jest chłopak, który jeszcze nie jest za bardzo znany, ale ja przychodząc do, do Śląska. E to był piłkarz, który był na poziomie drugiej drużyny, który został wyrzucony z pierwszego zespołu z różnych powodów. Nie wiem, bo mnie nie było wtedy. Natomiast on dzisiaj jest podstawowym zawodnikiem Śląska. On dzisiaj jest w reprezentacji olimpijskiej Ukrainy. To pokazuje, że samodyscyplina, dobra energia, praca nad sobą może spowodować to, że jeżeli będziesz gotowy na podjęcie wyzwania, to tą szansę wykorzystasz. I Jehori jest najlepszym przykładem, że skoro on może, to każdy inny też może. A czy ten kazus Wadisa. Nie wynika też nawet z twojej kariery piłkarskiej, że ty będąc już doświadczonym zawodnikiem sam na siebie też brałeś rolę takiego mentora właśnie dla młodych piłkarzy? Myślę, że tak. Ja, ja tak do tego podchodziłem, bo każdy zawodnik, który przychodził, ja już byłem tym przy końcu kariery, chociaż szybko skończyłem grać, bo w wieku 29 lat, to się nim opiekiwa, opiekowałem, to był... Przykład Fabiański, Łukasz był pierwszą osobą, która przyszła z Lecha Poznań i trafiła pod moje skrzydła. Wcześniej był Rzeźniczak, Korzym i wielu jeszcze innych. Potem byłem odpowiedzialny za tych zawodników jako trener już. Także ja to lubiłem, to, to nikt, mi, nikt mi tego nie kazał. Uważałem, że, że to, jest, to, jest, to jest dobre. A gdzie leży granica pomiędzy dbaniem o piłkarza, a nie wtrącaniem się za bardzo w jego... Sferę prywatną, bo ty wyciągałeś Grosika z kasyna, sporo było historii z pomaganiem Dawidowi Janczykowi i no mnóstwo było tego typu historii. I ciekaw jestem po prostu, jak ty funkcjonujesz w takich relacjach, żeby piłkarz po prostu w którymś momencie nie powiedział ci, Jacek, ale za bardzo się wtrącasz, to jest jednak moje życie prywatne. Do jakiego momentu trener na przykład może ingerować? Musi czuć. Musi czuć, i, i myślę, że tą czutkę mam. To nie jest tak, że, że patrzę, co, co on robi w łóżku, bo, bo hmm. tego bym sobie w życiu nie pozwolił. Jest pewna granica. Tak samo jak ja nie pozwolę, abyśmy w naszych relacjach przekroczyli pewną granicę, tak samo ja nie chcę wchodzić za bardzo w życie tych ludzi. Też często daję wybór. To jest Twoja decyzja, Ty masz zdecydować. Ja ci mogę podpowiedzieć jedno drugie, natomiast nigdy nie byłem yy, według mnie. Osobą natarczywą, która za wszelką cenę dzwoniła do kogoś o 23. o pierwszej w nocy, co robisz. Nie, tego, tego, tego nie. Oczywiście też z wiekiem, z w miarę upływu lat i doświadczeniem jeszcze bardziej, mimo wszystko, chłodno i z dużym, dużo większym spokojem do, do tego wszystkiego podchodzę. Natomiast nie, 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 nie sądzę, żeby, żeby tych uwag, jakie kiedykolwiek miałem do zawodników, wpłynęły na nich negatywnie pod kątem jakiegoś na, na, natarczywego ingerowania w ich, w ich życie. A jak po latach widzisz na przykład różne kręte drogi swoich wychowanków nazwijmy to, to, też reagujesz? Kiedy piłkarz na przykład ma 30 parę lat wplątuje się w jakąś aferę, albo coś poszło ewidentnie nie tak, wy, wypłukał się całkowicie z pieniędzy, to dzwonisz do niego i, i wtedy też reagujesz, czy po prostu już wychodzisz z założenia, no w tym wieku już bez przesady nie będę się wtrącał? To musi wyjść z dwóch stron. Jeżeli zawodnik sam do mnie zadzwoni, sam podejdzie, sam powie o pewnych kwestiach, no to wtedy na ten temat rozmawiamy. Natomiast nie przypominam sobie, żebym do kogoś zadzwonił po latach i powiedział, że źle robi w swoim życiu, że to jest nieeleganckie. Jeżeli coś takiego miało miejsce i w jakiejś takiej rozmowie uważam, że, że powinienem zadać pytanie, to to robię. Nie mam żadnych obaw, nawet z tego, jakie relacje kiedyś zbudowaliśmy. Natomiast w wielu, bardzo wielu przypadkach nie muszę tego robić, bo, bo mimo wszystko, mimo tego, że, że piłka, że młody człowiek popełnia różne błędy, 90% tych chłopaków wyszło na, na porządnych ludzi i to jest największy sukces. A często dzwonią do ciebie twoi byli piłkarze właśnie, żeby porozmawiać, powiedzieć mam jakiś problem prywatny, już nie pracujemy razem w relacji trener-piłkarz, ale chcę pogadać? Są tacy. Ja się tak zastanawiam, czy ty nie mógłbyś założyć takiego profilu nawet na znany lekarz, konsultacji u Jacka Magiery, dzwoni ten, dzwoni tamten. Był taki pomysł kiedyś, nie powiem, że założyć. Ale żeby być takim coachem, tak? Żeby tak, żeby mhm. dać możliwość na to, żeby zawodnicy to robili. Ja mam wiele, wiele telefonów czy zapytań, nawet zawodnik, od zawodników, z którymi nie pracowałem, nie pracuję. Zauważyłem, chyba nawet Rafał Gikiewicz dał taki przykład, prawda? Możliwe, że nie, możliwe. nie mieliście okazji razem pracować przynajmniej na dłuższą metę? A też się kontaktowaliście i chyba też była jakaś relacja? Było w innych klubach, to samo do dziś. Jak, jak są jakieś sytuacje, gdzie, gdzie możemy się spotkać, to, to, to się spotykamy i wiele, wiele razy doszło do spotkania przy kawie i, i rozmawianie nie tylko o sporcie, ale i o życiu, bo uważam, że taka też jest moja moja rola. Ja traktuję to, co robię jako misję w dużej, dużej mierze, aby tym ludziom pomagać, bo, bo rolą trenera jest pomóc wejść zawodnikowi na wyższy poziom sportowy, ale też i bycia lepszym, lepszym człowiekiem, bo ja jako osoba na tym stanowisku naprawdę wielu osobom mogę pomóc. Co oni z tym zrobią, to już jest ich, ich sprawa. Natomiast mogę pomóc i, i chcę to zrobić. A jak u ciebie urodziła się ta inteligencja emocjonalna? Zastanawiałeś się czasem nad tym, czy, czy to ci przyszło w którymś momencie życia? Czy przejąłeś to po rodzicach? Czy po prostu sam się tego nauczyłeś, obserwując różne osoby? Skąd to się wzięło? Na pewno z domu. Na pewno to, co miałem jako, jako młody człowiek w domu kochającą rodzinę. Bardzo mieliśmy mama tata, brat, babcia, która była bardzo blisko nas. Natomiast my też nie mieliśmy w domu tak, że żyliśmy w luksusach. My pierwsze auto kupiliśmy za moją wypłatę, kiedy byłem piłkarzem Rakowa częstochowa w 1994 roku wcześniej wszędzie autobusem. My nie byliśmy na żadnych wakacjach yy, za granicą. To nie było modne wtedy, ale kupiliśmy. Ja kupiłem dużego Fiata 125P. Myślę, że dzisiaj mało kto wie, jak to auto wygląda. To było auto, miało 12 lat, zapłaciłem za nie 28 milionów starych złotych, a włożyłem w remont 34, czyli już też najlepszy tu jest dowód, jaki to był, jaki to był samochód. Czyli dopiero w, w tym wieku, kiedy miałem 18 lat, pierwszy raz mogłem zawieźć mamę, tatę, brata do kościoła. Czy też do sklepu na zakupy samochodem. Wcześniej tego, tego nie mieliśmy. Dlatego bardzo ciężką pracą, dobrą, dobrymi relacjami zbudowaliśmy to wszystko myślę, że w domu. I to był pierwszy, pierwszy punkt, który pamiętam, że ta, ta stabilność emocjonalna, czy, czy w ogóle podejście do życia mogło mieć miejsce. Druga rzecz to ludzi, których na swojej drodze spotkałem: trenerów w Rakowie Częstochowa, Gotthard Kokot. Zbigniew Doborz. To byli ludzie, yy, którzy mieli nieprawdopodobny wpływ na, na nas, na, na młodych, młodych piłkarzy. I to głównie dzięki właśnie ich yy, spojrzeniu na nas, na mnie. Jestem tu, gdzie jestem. Ja, ja się do tego stosowałem. Wielu było takich, co słuchało, ale jest takich mnóstwo, ale drugim muchem wypadało i nie, nie, nie wdrożyli w tego życie i być może nie osiągnęli takiego sukcesu, jakiego by mogli osiągnąć. Natomiast ja byłem pilnym słuchaczem. Ja, nawet jak byłem kapitanem reprezentacji olimpijskiej, to, to więcej słuchałem niż mówiłem. Dopiero przed po jakimś czasie, moment, gdzie zacząłem to, czego się nauczyłem, to, co przemieliłem wewnątrz siebie, zacząłem przekazywać dalej i mówić. I wiele razy było tak, że mówiłem mało, ale konkretnie. Dzisiaj dzisiaj zupełnie inna sytuacja, bo wiadomo, że, że i wiek, i, i, i miejsce powoduje to, że. Że, że do powiedzenia mam zdecydowanie, zdecydowanie więcej, ale też, też lubię słuchać i słucham tą drugą stronę. I to, że ktoś ma lat 18, 17, 16, to nie znaczy, że jak idziemy na rozmowę, to ja gadam i on ma wziąć długopis i notować, co do niego mówię. Tylko też więcej słucham, co on ma do powiedzenia, niż ja mówię. A ty miałeś w ogóle jakikolwiek moment w życiu czy w karierze, kiedy pojawiła się jakakolwiek sodówka? Czy jakieś minimalne oznaki takiej sodówki, jakieś dziwne fanaberie, dziwne zakupy, których. Żałowałeś, co prawda nie pasuje mi to kompletnie do twojego wizerunku, ale ciekaw jestem, może było coś takiego. Zakupów na pewno nie. To nie było tak, że, że kupowałem coś na wyrost albo że zarabiałem dobre pieniądze i nagle wydawałem 10 tysięcy złotych w sklepach z ciuchami. Nie, myślę, że, że, że tutaj zachowałem w tym wszystkim równowagę i nie ma na to dla mnie żadnego wpływu. Dzisiaj mam zegarek potacie, który kosztuje 58 zł, bo sam kupowałem i, i dla mnie odmierza czas znakomicie i nie muszę mieć takiego za kilkanaście tysięcy złotych, także nie, nie na tym to polega. Natomiast czy miałem jakieś fanaberie? Pewnie miałem, no bo tak ludzie oceniają pewne rzeczy. Które być może są standardem, które powinny być, ale, ale nie potrafią tego zrozumieć. Tutaj już mi trudno w tej chwili powiedzieć, jakie, ale, ale przy prowadzeniu drużyny, czy też, czy też nawet w miejscach w klubie, gdzie, gdzie powinno się wejść na wyższy poziom organizacyjny, sportowy i tak dalej, aby, aby jeszcze bardziej wzmocnić to, co się, to, na, to na, na, na co się pracuje. Także nie wiem, no. czy sodówka. Wydaje mi się, że nie, że nie. No, osiągnąłem dużo. Ja mam chyba 28 albo 29 medali Mistrzostw Polski za złoty, me, złoty medal srebrny, brązowy. 99 występów w reprezentacjach młodzieżowych, tak? Mistrzem Europy jestem, brązowy medalistą Mistrzostw Świata. Sześć razy zdobyłem tytuł Mistrza Polski dwa razy jako zawodnik, dwa razy jako asystent trenera dwa razy jako pierwszy e, trener. A czego Ci zabrakło jako piłkarzowi, żeby stać się gwiazdą taką na przykład reprezentacji Polski w dorosłym futbolu, żeby wyjechać? Wiadomo, że to były inne czasy i trudniej było wyjeżdżać, ale czego zabrakło, żeby jeszcze mocniej zbudować sobie ten status już w tej dorosłej piłce? Na pewno meczów reprezentacji Polski, pierwszej. I to nie jest tak, że, że zagrać jeden, dwa. No, oczywiście każdy by chciał zrobić taką karierę jak Boniek, jak... Ale był jakiś aspekt piłkarski, którego Ci brakowało? Tak wyraźnie? Trudno powiedzieć. Natomiast ja nigdy siebie nie uważałem za, za wybitnego piłkarza. Ja, ja do wszystkiego doszedłem ciężką pracą. I jakbyś przyszedł na mój trening w wieku 14-15 lat i, i popatrzył na wszystkich chłopaków biegających w Częstochowie na stadionie Rakowa, kto z nich zrobi największą karierę, to mnie byś wymienił jako 8, 9, 10. A okazało się, że zrobiłem największą karierę, bo, bo chciałem. Bo miałem tą samodyscyplinę. I wtedy, kiedy wielu z nich. Szło bawić się albo nie, nie, nie pracowało nad sobą, ja pracowałem. Ja, ja studiowałem, ja, ja chodziłem na dodatkowe zajęcia, biegałem, wykorzystałem maksymalnie swój, swój potencjał i, i z tego się mogę, mogę cieszyć. Uważam, że byłem bardzo solidnym, yy, na dobrym poziomie, grającym zawodnikiem w ekstraklasie. Natomiast yy, rzeczywiście brakuje mi. Tego meczu nie jednego, bo jeden to można przypadkowo zagrać, ale przynajmniej 10 spotkań, 15 spotkań na poziomie pierwszej reprezentacji. A jak ty funkcjonowałeś w tych szatniach, w tamtych kolorowych czasach, na przykład w Legii? No bo nie uchodziłeś na pewno za odludka, ale miałeś charakter zupełnie inny niż wielu zawodników. Już nie mówię o piłkarzach takich jak Grzesiek Szamotulski, ale ogólnie nie do końca pasowałeś pewnie do tamtych czasów. Więc jak ty funkcjonowałeś na tyle, że po pierwsze dostawałeś te opaski kapitana i oprócz tego byłeś jeszcze lubiany i szanowany przez tych ludzi? Ja myślę, że to nie jest takie oczywiste. No nie jest oczywiste i też się nad tym dzisiaj zastanawiam, ale byłem normalny. Byłem sobą, nie grałem nikogo innego. I, i to, to rzeczywiście, ja miałem bardzo dużo do powiedzenia zawsze. Byłem słuchany, byłem osobą, która często brała udział w, w spotkaniach z zarządem klubu na wiele tematów. Byłem tym głosem rozsądku, uważam, że byłem i szanowany, i słuchany, i bardzo wiele osób, jak nie jak nie wszyscy, bo to też nie można powiedzieć, że wszyscy liczyli się z moim zdaniem, i, i to to myślę, że, że ta cała moja postawa, aura, o której często nie mówimy, powoduje że tak jest. A to prawda, że sam napisałeś swój kontrakt z Widzewem? Tak, to prawda. Natomiast ta była sytuacja taka, że wtedy Widzew organizacyjnie był taki, gdzie prezesi bardzo rzadko byli w klubie. No i ja nie chcąc czekać zbyt długo na, na tą umowę, poszedłem do sekretariatu. Już nie pamiętam, jak się ta pani w sekretariacie nazywała, ale chyba pani Basia. Poprosiłem ją o udostępnienie komputera i napisałem cały kontrakt, który był w ustalony wcześniej z prezesem Pawelcem, zostawiłem go, został on podpisany i, i, i przekazany później do mojej, do mojej wiadomości, natomiast no, wpisałem ustalenia jakie były. Dlaczego tak późno w zasadzie zostałeś tym pierwszym trenerem, bo znalazłem taką wypowiedź, przez 9 lat byłem drugim trenerem Legii współpracując z 7 czy 8 trenerami, dlaczego tak długo to trwało? Ty cały czas chciałeś się uczyć, czy po prostu nie pojawiały się propozycje na dłuższą metę? Znaczy, ja nie, nie podchodzę do tego, że, że dopiero. Uznałem wtedy, że to jest najlepszy czas na to. Ja to co powiedziałem, skończyłem grać w wieku 29 lat. Przez 9 lat miałem znakomitą praktykę w klubie grającym w europejskich pucharach co roku, praktycznie o mistrzostwo polskie. Miałem możliwość podpatrywania najlepszych trenerów. Nauczyłem się bardzo dużo. Czułem się potrzebny. Wtedy temu klubowi, temu zespołowi, tym zawodnikom dawałem z siebie całego, ale w momencie, kiedy trafił do klubu Henningbergi przed swoimi dwoma współpracownikami, zostałem odstawiony. Nawet nie zostałem odstawiony, bo mogłem zostać. Tylko nie wyobrażałem sobie sytuacji takiej, że, że będę przeszkadzał, że będę tą osobą, która będzie zbierać pachołki, która po tylu latach nagle zostanie. Pozbawiona funkcjonowania w sposób odpowiedni, i wtedy zdecydowałem się na odejście ze sztabu. Trafiłem do drugiego zespołu Legi. To była moja pierwsza samodzielna, samodzielna praca. Po półtorej roku pracy w drugim zespole skończył mi się kontrakt. Nie przedłużyliśmy tej, tej umowy. Wtedy miałem taką rozmowę z Bogusławem Leśnodorskim, który mi powiedział w takiej indywidualnej rozmowie. Że mnie widzi jako trenera Legii Warszawa, jako pierwszego trenera Legii. Mam wszystkie, e, wszystkie umiejętności i kompetencje do tego, aby, aby nim zostać, ale muszę z tego klubu odejść. Nie wiem na ile. Czy na rok, czy na dwa, czy na trzy, ale muszę z tego klubu odejść. mamy mam sobie e, przychodzić na ten stadion, kiedy chcę, obserwować treningi, chodzić na, 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 na mecze, patrzeć z boku. Wtedy będę dostrzegał to, czego nie widzę w środku. No i tak też robiłem po roku czasu trafiłem do zagłębia Sosnowiec jako trener pierwszy do pierwszej ligi tam my osiągnęliśmy wybitny wynik, bo sześć zwycięstw trzy remisy byliśmy na pierwszym miejscu w tabeli pierwszej ligi. Stworzyliśmy fajne relacje z zespołem. Tam poznałem też Tomka Łuczywka, który do dzisiaj jest w sztabie mojego. Timu. Dzisiaj pracujemy też w Śląsku w Wrocławiu już 7 lat razem jesteśmy ze sobą i po tych dwóch miesiącach pracy w zagłębiu zadzwonił Bogusław Leśnodorski, który powiedział, że czas na to, aby wrócić do Legi. Ja muszę powiedzieć, że pierwszego dnia, jak on mi to powiedział i wróciłem do, do domu, wtedy moja żona przyjechała z dziećmi, Janek miał dwa latka, Gosia cztery, jakoś tak tak było. Ja Więc no nie, no ja, ja, ja nie wracam do Warszawy, bo tu zaczynamy coś budować fajnego i byliśmy nie do końca zadowoleni z tego telefonu od, od prezesa. Natomiast patrząc na szansę, patrząc na to, że jesteśmy w Lidze Mistrzów, że możemy wrócić do, do, do tego klubu, zdecydowałem się na ten powrót, chociaż muszę powiedzieć, że na 100 osób 99 mi to odradzało. Wszyscy mówili, że to nie jest czas dla mnie, że to jest wieża Babel, że tutaj przegram w Madrycie 10-0, że po porażce 6-0 z Borusją Dortmund, który jeszcze prowadził wtedy bez tam jest wieża Babel, rozwalona drużyna, 12 punktów straty do, do miejsca pucharowego, że drużyna jest na przedostatnim miejscu w tabeli, że spadniemy z ekstraklasy i tak dalej, i tak dalej. Tych głosów negatywnych było setki, ale ja byłem przekonany wewnątrz, że to jest ten czas, że jestem gotowy na to. No i wróciłem. Jak się okazało, nie przegraliśmy 10-0 z Madrytem, tylko zremisowaliśmy 3-3. Jak się okazało, nie, nie polegliśmy w Lidze Mistrzów, tylko z trzeciego miejsca wyszliśmy do 1-16 finału Ligi Europy. Jak się okazało, nie spadliśmy z Ekstraklasy, tylko odrobiliśmy straty 12 punktów i zdobyliśmy tytuł Mistrza Polski, także... Na dziś mogę powiedzieć, że, że było warto, chociaż wtedy po zdobyciu tytułu Mistrza Polski byłem przekonany, że rzeczywiście jestem trenerem na lata w tym klubie, a odszedłem po nie wiem, 100 dniach po zdobyciu Mistrzostwa Polski. Także to było dla mnie wtedy coś, czego nie mogłem zrozumieć, nie mogłem sobie z tym poradzić, no ale dwa dni chyba po, po Mistrzostwie Polski spotkałem się z Bogusławem, który już nie był wtedy właścicielem klubu na śniadaniu i on mi powiedział, zobaczysz, że za 2-3 miesiące cię tu nie będzie. I wtedy mówię, no co ty zwariowałeś, ja tutaj zbuduję razem z Darkiem coś wielkiego, A on mi mówi, zobaczysz, sprzedany zostanie Wadis i on mi to powiedział, sprzedany zostanie Wadis, znaczy nie sprzedany, tylko nie zostanie podpisana umowa z Wadisem, odejdzie ten, 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 ten i za 3 miesiące cię tu nie ma. Ja tak tylko machnąłem ręką, mówię, jak głupoty gada. No ale po trzech miesiącach okazało się, że on miał on miał rację, ja, ja odszedłem, zostałem zwolniony, zwolniony z klubu i zakończyłem pracę w Legii Warszawa. No i tak z perspektywy czasu rzeczywiście to dziwnie wygląda, że z jednej strony mamy Ligę Mistrzów, a później Astane i Sheriff Tiraspol. Ale chciałbym Ciebie jeszcze zapytać o, o Champions League. Czy ty, jako człowiek tak bardzo twardo stąpający po ziemi, traktowałeś te rozgrywki jako taki Disneyland? Czy ty, słysząc hymn Ligi Mistrzów, miałeś taki moment? Wow, gdzie ja jestem? Po prostu, że oczy ci się nie świeciły, gęsia skórka? Czy ciebie w ogóle nic nie jest w stanie wprowadzić w taki nastrój? Znaczy powiem tak, na pewno dzisiaj gdybym to miał, więcej bym się cieszył, uśmiechał, skakał z radości po Była takim na meczu. Była napinka, ja byłem zamknięty też, 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 też w sobie. 7 lat różnicy, to jest ogrom i ja też dzisiaj patrzę na tych młodych trenerów, którzy wchodzą i, i widzę też siebie że, że uważałem wtedy, że mam na wszystko wpływ, no nie mam na wszystko wpływu i oni też nie mają na wszystko wpływu więcej luzu w tym, w tym powinno być, więcej fanów więcej uśmiechu więcej, więcej zabawy Oczywiście, wielu z tych młodych ludzi dzisiaj walczy o kontrakt, walczy o to, aby zostać na tej karuzeli, o swoją pozycję, i po części się nie, nie dziwię, że tak działają. Natomiast ja, ja dzisiaj wiem z perspektywy, że powinienem się bardziej tym delektować, jeszcze cieszyć. Oczywiście się cieszyłem, bo to było znakomite doświadczenie. Ja, ja tydzień przed meczem z, ze Sportingiem w Lidze-Miszów byłem w hotelu dwugwiazdkowym w Szczecinku, chyba. To był Szczecinek, byliśmy przed choinicami. E, tam spaliśmy w takim robotniczym hotelu. A ja tydzień później, czy na dwa tygodnie później, na 30. którymś piętrze w Lizbonie, gdzie hymn Ligi Mistrzów, 70 kamer, 60 tysięcy ludzi na stadionie i prowadzę tą drużynę. Także różnice między jednym a drugim wydarzeniem były, były przeogromne. Ale, ale to jest właśnie piękno, piękno futbolu. Ja, ja, ja wiele razy powtarzam ludziom: nie masz wpływu. Na to, czy dostaniesz od kogoś szansę, no bo nie masz wpływu na to, ale wpływ masz na to, czy ją wykorzystasz, czy będziesz gotowy, czy będziesz przygotowany mentalnie, sportowo, społecznie i jeszcze pod wieloma innymi względami. Także ja wiedziałem, że wtedy jestem gotowy na to, na to wyzwanie. Zbudowaliśmy fajną, fajną drużynę, dobrze się ze sobą czuliśmy. Zdobyliśmy, graliśmy w jednym roku z finalistą Ligi Europy Ajaxem Amsterdam 0010, gdzie mogliśmy awansować graliśmy ze zdobywcą Ligi Mistrzów Realem Madryt, także no, no niesamowite doświadczenie. A co pojawia się w głowie trenera, bo pamiętam, że pytałem Cię o to wtedy na konferencji po meczu, kiedy analizujesz sobie różne warianty gry Realu Madryt i dostajesz ten Real, patrzysz Benzema, Bale, Cristiano, Morata. No tego chyba nie zakładałeś, bo takie historie też się nie zdarzały. I w ogóle, jak się przygotowuje do takich meczów? Czy przygotowuje się inaczej? Czy mówisz piłkarzom, panowie, znacie tych gości perfekcyjnie. Oglądacie Real w każdym meczu. Co ja wam będę mówił? Idźcie i. Enjoy, tak jak mawiała Ola no tak Hacker. No tak było, bawcie się, ja powiedziałem do Radowicza, Mirka, Miro, kiwaj go, rób te zamachy swoje, przy Pepe cię nie ogląda, nie wie, nie wie jaki jesteś naturalny. My na fanie budowaliśmy tamten zespół, na tej odwadze, tam, tam wiele osób gdzieś później mnie krytykowali za ten wynik 8-4 w, w Dortmundzie, ale ja na tym chciałem lepiej zbudować. 8, lepiej 4 8 niż 0-4, tak Dokładnie. mi się I ja dla, na tym chciałem budować mental tego zespołu, na odwadze, na napuściu, yy, na wymianę ciosów. I tam wcale nie musieliśmy przegrywać, tam mogliśmy ten mecz zremisować i, i, i takie było wtedy nastawienie. Natomiast, Natomiast rzeczywiście przed meczem rewanżowym z Realem odprawa trwała dwie minuty, może trzy. Mówiłem o tej radości, o tym jak byli dziećmi, jak... Jak mają się zachować, jak, jak się cieszyć tym momentem, i myślę, że tego nam w piłce brakuje przede wszystkim tej, tej, tej radości. Często pytałem piłkarzy leki, którzy występowali w tych meczach, co zwróciło ich uwagę szczególnie? Na przykład jakieś zagranie z innego świata któregoś piłkarza, albo coś, czego absolutnie by się nie spodziewali, albo co wywołało taki efekt? Wow. Czy ty z tych meczów pamiętasz na przykład takich zawodników, w których? jak widziałeś z bliska, z ławki trenera, to pomyślałeś sobie, kurczę, no nie, no to jest jakieś PlayStation, to jest gość kompletnie z innego świata i że nie spodziewałem się, nawet oglądając go w telewizji, że jest aż tak dobry. Znaczy ja powiem taką sytuację właśnie z Cristiano Ronaldo, no to wiemy, kto to jest, jaki to jest piłkarz, ale pokazywałem to na wielu, wielu konferencjach, taki moment, jak stoję na Santiago Bernabeu w tej mojej strefie ustawienia przy ławce i nagle jest Cristiano, który stoi ode mnie dosłownie metr i takiego wali krosa 60-metrowego na, na drugiej stronie boiska. I między Cristiano Ronaldo był jeszcze Jodłowiec, muleą, i tam kilku piłkarzy Realu i Legii Warszawa. Ja się na chwilę odwróciłem do ławki rezerwowych. No może to trwały 3 sekundy, 2 sekundy. I nagle patrzę, a Ronaldo w polu karnym strzela na bramkę. Mówię, nie. Mówię, no nie, przed chwilą był tutaj. No i potem z analizy taktycznej kamery patrzymy, a on rzeczywiście po tym krosie Zesprintował chyba ze 35 km na godzinę w pole karne, żeby, żeby być tam i, i móc oddać, oddać strzał, wymijając wszystkich zawodników jak Pendolino. Mm -hmm. I to, to pokazywało i pokazuje, jak, jak, jak duża w nim jest determinacja i pazerność na to, aby strzelić gole i to, że on strzelił w swojej karierze 500 goli, to nie jest przypadek, że tak, że tak jest. I, i to, to było na pewno takie, takie ciekawe doświadczenie. A czy przy okazji tych meczów miałeś jakiś kontakt, takiej okazji, żeby zamienić parę słów dosłownie z trenerami? Jak to wygląda? Nie, nie było czegoś takiego. Dzisiaj, dzisiaj myślę, że inaczej bym do tego podchodził. Dzisiaj bym więcej chciał wyciągnąć. Z takich spotkań kuluarowych, gdzieś tam pomiędzy meczami, nie wiem czego wtedy zabrakło. Czy, czy odwagi, czy braku jeszcze jakiegoś tam obycia międzynarodowego? Być może i jednego, i drugiego po części. Dlatego, dlatego dzisiaj to co mówię pod wieloma względami, no inaczej bym się, bym się zachowywał w takich, takich momentach. Patrząc na Twoją karierę, człowiek czasami może doznać takiego rozdwojenia jaźni, bo to pokazuje jak rozchwiany jest rynek trenerów w Polsce. Jednego dnia jesteś łączony ze Stalą Rzeszów, jednego dnia jesteś łączony z takim klubem, drugiego z reprezentacją. I widzimy też na przykładzie innych polskich trenerów, na przykład Piotra Stokowca, że dzisiaj jest na aucie, a przed momentem też był łączony z reprezentacją. W momencie kiedy trafiał tam Jerzy Brzęczek, który dzisiaj też jest na aucie. To jest strasznie trudny rynek, ale ty masz taką świadomość, że już masz na tyle mocną pozycję, że z tego rynku nie wypadniesz. Uważam, że mam mocną pozycję, że to co powiedziałem liczą się z moim zdaniem. Ja też nie jestem osobą, która pasuje do każdego środowiska. Też jestem wymagający, jeżeli chodzi o to, jak, jak kluby mają wyglądać, czy, czy federacje. Także współpracować ze mną też nie jest łatwo. Nie każdego jest na to. Nie powiem, że stać, bo tu nie chodzi o finanse, tylko bardziej o organizację, o to, jak, jak pewne rzeczy gdzieś tam widzę. Dla niektórych jestem też niewygodny, bo mam swoje zdanie i. I potrafię o nie, o nie walczyć. Yy, I też mogą być jakieś tarcia pomiędzy prezesem, właścicielem, dyrektorem. Nie z każdym siebie widzę. Też w tym, aby, aby budować coś. Yy, to, co powiedziałem już o tym swoim zdaniu, no, to, 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 jest, to jest to. Pozycję mocną mam, natomiast. No, ja nie wiem, jak dalej potoczą się losy moje, czy kogoś innego, oczywiście każdy patrzy na siebie, przede wszystkim powinien. Natomiast nie wiem, ile będę pracował na, jako trener, czy jeszcze dwa lata, pięć lat, dziesięć. A dajesz Można sobie powiedzieć. na taki deadline? Bo niektórzy trenerzy mówią, po sześćdziesiątce kończę karierę i hamak. Nie, nie daję sobie, nie daję sobie. Ja też trochę inaczej pracuję niż większość, większość trenerów dzisiaj. Dlaczego? Bardziej jestem menadżerem, który zarządza sztabem, zarządza ludźmi, dedykuje, daje, daje pracę do wykonania, nadzoruje, jest, jest, jest osobą, która to wszystko scala. Ja nie jestem osobą, która prowadzi każdy trening, każdą rozgrzewkę, przedstawiam każdy pachołek, mam dużą odpowiedzialność i daję dużą odpowiedzialność swoim współpracownikom. Nie po to zbudowałem sztab dzisiaj, żeby za nich pewne prace wykonywać. Także to jest to, ja obserwuję i podejmuję decyzje. Dzisiaj uważam, że, że w głównej mierze to jest podejmowanie decyzji. Jest mnóstwo doradców. Doradców, którzy yy, są fajnie dobrze opłacani, ale nigdy nie biorą za to odpowiedzialności, dlatego im się dobrze żyje. Wtedy, kiedy pojawia się presja, odpowiedzialność za, za wynik, za człowieka, za, za ludzi, za to, co się dzieje, wtedy zaczynają się schody. Ja myślę, że w tym jestem akurat dobry, nie mam z tym problemu z podjęciem jakiejkolwiek decyzji. A ile sobie daję? Nie wiem, no czasami jest taki moment, że mówię, a ja będę pracował 5, 10, 15 lat, czasami mam, mam ochotę rzucić to i powiedzieć, daję sobie już dzisiaj spokój, bo nie warto. Czyli jakikolwiek klub byś przejmował, nawet w przyszłości, to to musi być klub, który daje ci budowę projektu, a nie po prostu utrzymanie jakiejś ekipy, na moment? W tym momencie już po prostu tak spodobała ci się ta rola i te kompetencje menedżera, że tylko taka praca się kręci? Nie, nie, to, to może źle się zrozumieliśmy. natomiast... No, tylko w Śląsku akurat jest taki kontekst. Jest. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj jestem w Śląsku Wrocław i chciałbym wypełnić kontrakt, to co powiedziałem, a, a nawet najlepiej by było, jakbyśmy jeszcze dłużej ze sobą pracowali. Natomiast no, to, to, co powiedziałem, nie każdy jest gotowy na to, abyśmy, abyśmy rozmawiali, bo no widzę. Widzę, co się, co się też dzieje w różnych no, klubach. Mie miejski przede, klubach przede wszystkim. W klubach, i dlatego ważne jest to, abyś mógł swoje pomysły wprowadzać, a nie, a nie blokować się. No to jest to jest najgorsze, jeżeli masz związane ręce. Czy po Lidze Mistrzów pojawiały się dla Ciebie jakieś oferty zagraniczne? Bo tak sobie myślę, że jeśli ktoś miałby przełamać wreszcie ten brak polskich trenerów za granicą, no to musi być, no wiadomo, albo Maciej Skorża, który buduje sobie pozycję na, na rynku azjatyckim, albo ktoś, kto zrobił rzeczywiście coś ekstra, albo nawet zaistniał w nietypowym miejscu, czyli właśnie w europejskich pucharach, no niestety nietypowym. Czy były takie opcje? Bezpośrednio po Lidze Mistrzów nie, nie było takich opcji. Eee... Później pojawiły się po zwolnieniu ze Śląska dwie, trzy oferty z różnych stron, od menadżerów. To a może że to są kraje właśnie? Jeden to był z Węgier, a drugi tam Adrian poszedł. Już mi co, wybrakło mi. Kurczę. No to zaraz sprawdzimy. Miałem taką ofertę. Znaczy ja, ja nie podejmowałem żadnych, żadnych, żadnych rozmów. Dunajska Streda. Dunajska Streda, tak. Było. Miałem tam jakieś Chiny, jakąś Arabię, ale to nie było, było żadne konkrety. A z drugiej strony, ja nie byłem gotowy na to, żeby wyjechać. Ja byłem odpowiedzialny za, za rodziców, którzy byli chorzy e, przez lata. I, I najpierw była mama, byłem w Polskim Związku Piłki Nożnej. Mama zmarła, jak byłem na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Dowiedziałem się na, na odprawie przedmeczowej. Potem była odpieka na tatą, który też przez wiele lat po śmierci mamy zmagał się z chorobą. E, tata zmarł niedawno, bo w grudniu 2020 trzeciego roku. W ogóle ten mecz z Legią Warszawa, który graliśmy we Wrocławiu, dla mnie to jest najważniejszy mecz, jaki kiedykolwiek miałem do poprowadzenia. Nie hmm. dlatego, że wygraliśmy 4-0 z Legią, ale dlatego, że to był ostatni mecz, który widział mój ojciec. Trzy dni po tym meczu zapadł w Świączkę i przez dwa miesiące był w świątce. a ja do niego jeździłem codziennie, może nie codziennie, ale dwa, trzy razy w tygodniu do szpitala, patrząc na to, jak, jak funkcjonuje, no bo wtedy nie było z nim żadnego Żadnego kontaktu. Do tego były później mecze, wyjazdy, zgrupowania. Wiele razy było tak, że jechałem z Wrocławia, spałem gdzieś tam na małym ośrodku parkingowym, 15-20 minut, żeby dojechać na trening, bo już byłem wykończony całkowicie. I tak się akurat złożyło, że on doczekał do końca tej rundy. I po ostatnim meczu, z lodagłem wiem, Lubin kilka dni później zmarł. Także to było dla mnie coś, co było taką klamrą, gdzie, gdzie dopiero no, zobaczyłem jak to życie jest kruche, bo w ciągu trzech lat straciłem trzy najważniejsze dla siebie osoby: mamy, babcię i tatę. I, I wtedy ja nie byłem gotowy na żadne podjęcie wyzwań, i nie chciałem nawet, nie brałem pod uwagę żadnego wyjazdu na, na mecze za granicę, żeby prowadzić coś, bo uważam, że to jest niewarte. Niewarte i pieniędzy, i w ogóle niczego innego. Ten czas, który poświęciłem w tych ostatnich dniach rodzicom, dla mnie jest najcenniejszy, najważniejszy, bo, bo dopiero dzisiaj się łapię na tym, jak. jak jak widzę, że już no nie zadzwonię po meczu. Już nie zapytam się, nie pojadę. A numer w telefonie nich. został pewnie? Mamy numer, maś córka. Dostała od nas po mamie. Po tacie miał przez chwilę syn. No ale tyle tam było spamów jakichś różnych, że, że zrezygnowaliśmy z tego numeru i dostał, dostał inny. Ale... A człowiek jest w stanie się skupić w ogóle na robocie, że tak powiem? W takiej sytuacji, kiedy zmagasz się z czymś takim, czy kiedy, nie wiem, prowadzisz trening, czy czymkolwiek się zajmujesz w klubie, to jednak te myśli odpływają. A może człowiek ucieka, właśnie, w pracę. Znaczy, prawda jest taka, że, że ty zawsze musisz być supermenem. Niezależnie od tego, co się w Twoim domu dzieje, jakie masz, masz sytuacje, Ty musisz wyjść na konferencję i dać 100 tysięcy odpowiedzi, być pewny siebie. Musisz wejść do szatni i musisz pokazywać, że, że na każde zapytanie masz odpowiedź, że na każdą, że każdy problem jesteś w stanie rozwiązać. Zawsze musisz być gotowy. No tak, tak do tego podchodziłem. No to, co, to, co mówię. A ludzie w klubie wiedzieli o sytuacji? Wiedzieli, wiedzieli, najbliżsi. Też za... Ale piłkarze na przykład nie. Nie było mnie dwa razy na treningu, bo już nie dałem rady dojechać. To wiedzieli. Bo graliśmy w otwarte karty z chłopakami wiedzieli o każdej sytuacji, że, że tak jest. Także tutaj nie miałem przed nimi żadnych, żadnych tajemnic. Uważam, że też nie powinienem mieć żadnych tajemnic, tym bardziej, że często mówimy, że, że mamy mówić sobie, jak to wygląda, i każdy może mieć i chwilę słabości, i każdy może mieć jakieś trudności. Ten moment był bardzo trudny, bo, bo pamiętam, że ja do taty, bo tata stracił przytomność, w domu przyjechała karetka, zabierała go do szpitala. W czwartek po meczu z legią, my graliśmy z legią w sobotę, bardzo się cieszył z tego meczu, bo opiekunka, która z nim była, opowiadała, jak, jak po trzeciej bramce już mu łzy poleciały i był szczęśliwy, że, że tak, tak to wygląda. Ja z nim rozmawiałem następnego dnia. I potem cała się stracił tą przytomność, przyjechała karetka, zabrała go do szpitala. I następnego dnia w czwartek, ja, ja do niego za 3:11, bo pamiętam, byłem w szatni, poprowadziłem odprawę z zawodnikami, o 11.00 wychodziliśmy na boisko. Mówię, a zadzwonię jeszcze do taty, co tam u niego w szpitalu jest. I zadzwoniłem do niego, i on do mnie takim głosem radosnym, zadowolonym, mówię: Słuchaj, ja dzisiaj wychodzę ze szpitala, po drugiej będę ten. Tam mnie zabiorą, Wiesz, skoro cię zabiorą po drugiej ze szpitala to ja, ten, to ja zadzwonię do ciebie po treningu. To już mówię, teraz idę na zajęcia z chłopakami. No i odłożyłem tą słuchawkę, nieświadomy. Niczego. Przychodzę do klubu, do swojego gabinetu po treningu. Siedzi ze mną Patryk Klimala, bo akurat z nim miałem porozmawiać. Dzwoni telefon ze szpitala, że 5 minut temu nastąpiło zatrzymanie akcji serca i Tata zapadł w śpiączkę, został przewieziony do, na Ojom, do, do innego szpitala. Dwa dni później graliśmy z ruchem Chorzów w ten mecz 2-2, gdzie były te dwa kontrowersyjne karne, gdzie dostaliśmy pięć żółtych kartek na ławce, nie wiadomo za co. I człowie, ludzie wymagają od ciebie, żebyś był spokojny, opanowany, żebyś był uśmiechnięty, zadowolony, jak to jest tylko piłka nożna, a wewnątrz się toczy jakaś tam walka o to, czy, to nie, czy, czy ja w czy... ogóle wyobrażam sobie taką, czy znaczy wyobrażam. Próbuję sobie wyobrazić taką scenę, że siedzisz z tym Patrykiem Klimalą i Dostałeś tak, dostajesz taką informację i jak się zachowujesz? Powiedziałem, jak jest, jak wygląda sytuacja. Dokończyliśmy rozmowę z Patrykiem. Ja mimo wszystko panuję nad, nad wieloma rzeczami. Ja, ja pamiętam, jak, jak mama zmarła, dowiedziałem się w Hiszpanii o, o tym. Ja jeszcze normalnie na trening wyszedłem. Nie było po mnie widać, znać, no bo to nic nie zmieni. Ja poinformowałem wtedy Piotka Burlikowskiego, który był z nami na, na tym zgrupowaniu. Zadzwoniłem do prezesa Bońka, Yy, powiedziałem, jak wygląda sytuacja. Oczywiście cała federacja stanęła na głowie, żeby jak najszybciej załatwić mi, mi bilet powrotny do, do Polski, i też w ciągu tam kilkunastu godzin już byłem, już byłem z powrotem. I tak samo, tak samo tutaj, skończyłem rozmowę, no to i tak nic nie zmieni. Wsiadłem w auto, powiedziałem chłopakom, jak wygląda sytuacja, i pojechałem do szpitala. Yy, wróciłem wieczorem do, do Wrocławia no nie jesteś w stanie nic zrobić. No, no, to nie, nie zmieniłoby faktu, że żebym siedział tam pod tym pokojem i, i, i nocował patrząc. Po y, prostu dałem tyle czasu, ile mogłem w danym momencie tacie, y, będąc przy nim przez tą godzinę, bo tylko godzinę mogłem być przy nim na tym ojomie. Y, rozmawiałem z nim, czy on coś usłyszał, czy on o czymś wiedział. Do dzisiaj nie wiem tego, mm -hmm. bo to jest, y, no trudno nawet opisać. Jak widzisz, Człowieka leżącego pod setkami kabli, a wcześniej pamiętasz go właśnie z tych czasów, gdzie był młody, gdzie był silny, gdzie grałeś z nim w piłkę, gdzie zabieracie na pierwszy mecz, gdzie to, co powiedziałem na początku naszej rozmowy, kupuje ci pierwsze buty, w których grasz przez 4 lata, w których debiutujesz w reprezentacji Polski i nagle, i nagle, i nagle go nie ma, nagle jesteś całkowicie, całkowicie bezradny. Także to są, to są rzeczy, które. Dzieją się wokół nas i. Wiesz, to bo my rozmawiamy dosłownie kilka dni po śmierci partnera tenisistki Sabalenki i niektórych ludzi na przykład zdziwiło to, że ona wyszła od razu na trening po takiej informacji, że jak to jest możliwe, o co tutaj chodzi? A, a wiele osób po prostu w taki sposób też reaguje na takie sytuacje, gdzieś próbuje uciekać albo w pracę, albo. Nie wiem, ja sobie wyobrażam, że w takiej sytuacji prawdopodobnie znając mnie poszedłbym pobiegać, bo nie wysiedziałbym każdy jest w starych ścianach. No każdy jest inny i. i... Ja miałem mnóstwo takich sytuacji, to co powiedziałem. Choroba mamy, choroba taty. Ja ze zgrupowania reprezentacji, nawet zawodnicy nie wiedzieli o tym. W Uniejowie byliśmy. Jechałem w nocy, o pierwszej w nocy jechałem po mamy, żeby na piątą rano ją zawieźć do Warszawy. Wróciłem wtedy do Uniejowa. Normalnie byłem na śniadaniu. No, chciałem funkcjonować, chciałem być. Też nie chciałem wykorzystywać tego, że coś, coś się zaniedba. Natomiast wybrałem taką drogę. no Chciałem być z zespołem, chciałem być z drużyną. i. I ja się nie dziwię tutaj osobom, które reagują w różny sposób, bo są tacy rzeczywiście, którzy zamkną się w sobie i potrzebują tygodnia, dwóch wolnego. Są tacy, którzy idą w, idą w wir pracy, się rzucają, idą tacy pobiegać. Najgorzej jest coś, jak ktoś ruszy w alkohol, co, co się też niestety często, często zdarza. Natomiast ja na szczęście takich, takich rzeczy nie miałem. A propos takich momentów słabości, pamiętam taką rozmowę z Bartkiem Ignacikiem po meczu Śląska, chyba z Legią właśnie, kiedy obok Ciebie był Twój syn i wtedy wydaje mi się, że może to nie był moment słabości, to, to nie o to chodzi, ale pokazałeś taką ludzką twarz właśnie wypowiadając się o tych cieniach pracy trenera, że ludzie na to nie zwracają uwagi, że tu nie chodzi o to, żeby narzekać, ale jak bardzo Tobie brakowało właśnie takich momentów spędzanych z dziećmi. I wydaje mi się, że to było takie fajne pokazanie ludzkiej twarzy Trenera. Pamiętasz teraz? Pamiętam, rozmowy? to było po Górniku Zabrze, jak, jak wróciłem do, do, do Śląska. To był czas, kiedy ja wyjechałem z domu po roku, gdzie z dziećmi spędzałem całe dnie na rowery, na bieganie, na piłkę, na siatkówkę, do sklepu, w domu, do szkoły, ich zaprowadzałem, odprowadzałem ze szkoły, i nagle przychodzi moment, gdzie odprowadzam tego Janka i mówię: Jasiu, Ja przyjadę dopiero za miesiąc. No i wtedy. On płacze, oczywiście wiedział, że, że podejmuje pracę po raz drugi w Śląsku Wrocław, bo sam mnie do tego namawiał. Ja się zastanawiałem, on mówi, no co ty, przy masz utrzymać Śląsk Wrocław. On mi takie teksty rzuca. Byliśmy wtedy w, w nie Mediolanie, tylko w Neapolu, na takiej krótkiej wycieczce pojechaliśmy i ja idąc z nim po schodach, wyprzedzając córkę i żonę jakieś 400 metrów, dostałem telefon od, od prezesa. Śląska i mu mówię, że prezes chce, żebym wrócił, a on mówi: Ty się nad nie zastanawiaj, bierz szybko samolot i wracaj, bo, bo śląsk cię potrzebuje. Także on o tym wiedział, ale, ale te rozstania były bardzo, bardzo trudne, bo, no bo no nie da się oszukać pewnych rzeczy i te zbudowanie tych relacji to jest na lata. I, i wielu trenerów, niestety, no muszę powiedzieć, bo z wieloma rozmawiam, popełniło ten błąd, że rzuciło się w wir pracy, zapominając o dzieciach i to jest takie fajne powiedzenie, jak jak synek dziesięcioletni dzwoni do trenera taty, tatusiu kiedy będziesz? No za pół godziny, tatusiu za pół godziny dzwoni, kiedy będziesz? No za godzinę, bo mi tam jeszcze coś wyskoczyło. Jeszcze mam jeden, jeden mecz do obejrzenia, jeszcze mam jedną analizę do zrobienia i, i nie wraca, wraca wtedy, kiedy już ten syn, syn śpi, mija 10 lat, a to jest tak w sporcie, bo to co chwilę grasz. Kiedy tata dzwoni do syna, który już ma dwadzieścia parę, Jasiu, kiedy będziesz? Za chwilę, za moment. I nie przyjeżdża w ogóle, bo ma inne rzeczy. Także zapominamy o tym, I czy to jest warte tego wyniku, tego dzisiejszego splendoru. Być może, ale też i tej krytyki, bo, bo tak jest. No, ja, ja widzę o tym hejtowaniu. No, jest mnóstwo, mnóstwo ludzi, którzy hejtują. Oczywiście ja to, co powiedziałem, mam wiele rzeczy dzisiaj gdzieś i potrafię sobie z tym radzić, ale. Wiele osób sobie nie potrafi, wiele osób to słucha. Nawet będąc na trybunach, y, czy dzieci słuchają, jak ktoś tam krzyczy w twoim kierunku y, do ciebie. A ja ty musisz od... tłumaczyć, na przykład, to dzieciom później w domu, żeby. Tłumaczymy, tłumaczymy. Zwracamy uwagi na to i tak dalej. To nie da się nie zwrócić uwagi. To zwracają na to uwagi. I też była taka sytuacja jakaś. 12, 10 lat dzieci mają. No to już są świadome tego wszystkiego. Już telefon wezmą w rękę i. I przeczytają, co tam jest napisane, no i wejdą w jakiś komentarz po jakimś meczu i, no i trzeba tłumaczyć. No ja kiedyś musiałem wytłumaczyć dziecku, jak, jak przeczytał komentarz, ja patrzę na, na Jasia, taki, taki, ze, taki jakiś smutny jest, ja mówię, Jasiu, co się dzieje? No nie chcę powiedzieć, no ale pan po trzech, czterech minutach gdzieś tam mówi, zobacz, co tobie napisali. Że pierdolnięty Magiera zamiast wprowadzić tego, wpuścił tego. No i wytłumacz teraz dziecku. Co, ma, co co ten gość, który to napisał, chce, chce tym wygrać. Nie? Patrzysz, później wchodzimy na profil tego, a to może 16 latek, 15 latek, 14 latek. No i na podstawie tego wiele ludzi. Niestety dzisiaj podejmuje decyzję, bo czytają komentarze. Eee, kluby też tak działają. No. No, ja Darek Stilka, nikt, nikt tego nie powie wprost, ale oczywiście, że działają. No działają, że ktoś na Twitterze napisał i pod wpływem Twittera musieliśmy, musieliśmy coś zrobić. No, Darek tylko powiedział w wywiadzie, że, że wiele osób przy moim zwolnieniu pierwszym było pod wpływem Twittera. To normalne? To jest, to jest totalnie no, normalne, no ale to coś zróbmy, zróbmy z tym, niech, niech te osoby, które są na na poziomie zarządzania, no jakąś refleksję złapią, o co, o co tutaj znaczy, chodzi. Ja rozumiem, że klub musi znać nastroje wśród kibiców, no bo to jest naturalne, ale nie może podejmować decyzji na tej podstawie wyłącznie. No ale z drugiej strony kibice chodzą na stadion. Mało który kibic, który jest na stadionie. Przykładowo na meczu, z, ostatnim meczu z Puszczą było 15 tysięcy ludzi. Czy ktokolwiek z tych kibiców, który był na stadionie, Weźmie telefon i napiszę komentarz na Twittera albo na Facebooka? No nie jestem raz, przekonany, w że w 99% nikt. No. A piszą komentarze często ci, którzy nawet meczu nie widzą. No bo tak jest. No. no i na podstawie tego mają podejmować jakieś decyzje, czy, czy brać to pod uwagę? No tak ja świat tak, jest skonstruowany. Tak na koniec. Nie masz takiego wrażenia, że powoli odwraca się taki trend, który obowiązywał przez wiele lat w środowisku trenerów czy w środowisku piłkarskim, że. Każdy musi tyrać, harować od 6 do 22. Taki kult pracy, ale w negatywnym tego słowa znaczeniu, że trzeba pracować przez 20 godzin na dobę, a że dzisiaj coraz więcej się mówi właśnie o tym, że potrzebna jest czysta głowa, że czasem lepiej mniej pracować, nie popadać w ten pracocholizm i że ty też starasz się właśnie pokazywać tę drugą stronę trenera po to, żeby, no, żeby być może inni trenerzy nie wpadali w taki wir. Zabraniam pracować tyle no właśnie na przykład w kontekście swoich asystentów zabraniam, zabraniam, wyganiam Maciek Sikorski, który jest teraz z nami od, od roku, on non stop siedział w klubie, no wygoniłem go już parę razy, mówię że w cholerę, nie denerwuj mnie nie masz prawa tu siedzieć, idź do parku jak się nudzisz, to, to cokolwiek innego zrób, no przesadzają ludzie, no patrzą na jedną akcję i tak jakby ta akcja jedna miała wpływ na, na, na kolejny mecz no wiele ludzi analizuje do środy, do czwartku to co się wydarzyło w ostatni weekend ale każdy mecz jest inny. I to, że my graliśmy ostatni mecz szalam z Puszczą, nie znaczy, że następny mecz z Piastem będzie wyglądał tak samo. No to po co żyć przeszłością, tym, co się wydarzyło. Jak na to już wpływu nie mamy, tylko zadbaj o swoje wnętrze, o, o swoją, swoją głowę. I tego, tego zabrania abyśmy jak najwięcej pracowali. Niektórzy pracują jakoś, do co mówię, a ja wolę, żeby do tego jakość dołożyć ci. Jakość. Pracuj godzinę z jakością i to wystarczy, niż abyś miał pracować 6 godzin bez jakości. Pracuj 4 godziny, wyciśnij maksa, jeźdź do domu, jeźdź do rodziny. Pracuj 4 I godziny, to... ale wyłącz wtedy telefon. Dokładnie. Bez I i tak, tak, tak chcemy. Chcemy to, chcemy to robić. Natomiast ja, ja widzę, jak ważna jest regeneracja. Sen. Ale ty mało śpisz. Stosunkowo dużo. Bo ja teraz Mówisz, że wstajesz po Piąta 5.40 codziennie wstaję. Mam budzik, ale czasami budzik mi jest niepotrzebny do tego, żeby wstać. Natomiast chodzę spać 21.30, 22.00. Także wystarczająco dużo śpię, żeby, żeby być gotowy na to, aby, aby rano ruszyć do, do, do pracy, po do, do nowe wyzwania. Także no zdrowy tryb życia, no to, to, jest, to jest podstawa, w, myślę, że w funkcjonowaniu. Ostatnie pytanie. Byłoby nieeleganckie pytanie Ciebie obecnie o reprezentację Polski. Czy chciałbyś pracować z, ob z obecną, nazwijmy to, reprezentacją Polski, ale czy Ty możesz powiedzieć, zadeklarować, że to jest taki główny cel w Twojej karierze trenerskiej, żeby kiedyś trafić do tej reprezentacji? Bo wielu kibiców też to tak odbiera i cały czas jednak na tej giełdzie funkcjonujesz jako trener, który pracował z reprezentacją U20, jako trener, który był w europejskich pucharach, w Lidze Mistrzów, który przerobił przeróżne historie, że... Tak naprawdę, teoretycznie masz bardzo wiele rzeczy, które pozwoliłyby ci kiedyś prowadzić reprezentację? Uważam, że tak. I to mówię z pełną odpowiedzialnością. Mam kompetencje do tego, żeby prowadzić reprezentację w przyszłości. Chciałbym. Czy to się stanie, musi, musi się zadziać wiele, wiele, wiele rzeczy. Dzisiaj nie powiem jakich, bo to jest i za wcześnie, i też byłoby nieelegancko w stosunku do Michała Probierza, który dostał dzisiaj szansę być selekcjonerem. Kibicuję polskiej reprezentacji, natomiast chciałbym kiedyś być selekcjonerem reprezentacji. Tego ci życzę w takim razie. Dziękuję, Dziękuję bardzo za rozmowę.